Wiesz, że 10 największych portfeli posiadających bitcoiny stanowi 6% wszystkich bitcoinów dostępnych w obiegu? Jakie portfele są wielorybami, tak zwanymi wielorybami, i jak dokupują swoje bitcoiny, tego dowiesz się w tym odcinku. Zapraszam. Tryb przedstawiają. Cześć ponownie, Karol z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z bardzo ciekawym filmem na temat wielorybów bitcoinowych, czyli portfeli, które mają największe ilości bitcoinów. Jak oni dokupują, jak sprzedają, żeby nie oddziaływać na rynek? Bo przecież wiadomo, że jak ktoś ma kilkadziesiąt milionów dolarów i spuści to od razu na giełdzie, to bardzo zaniży cenę Bitcoina. Także w tym odcinku opowiemy sobie, kto posiada najwięcej bitcoinów, jak dokupuje i jak długo trzyma. Będzie wiele ciekawostek. I oczywiście, jak śledzić portfele wielorybów. Ale zobaczmy, co dzieje się na rynku kryptowalut. Bitcoin dzisiaj kosztuje 46 265 dolarów i jest na 2% plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. I większość altcoinów również jest na plusie. Bardzo ładne wzrosty. Odnotowuje Ada: dzisiaj jest 12% na plusie i przekroczyła właśnie 2 dolary za jednego coina Cardano. Jest to oczywiście spowodowane wprowadzeniem smart kontraktów Bodaj na koniec sierpnia Cardano ma wprowadzić smart kontrakty na swojej sieci oraz w związku z tym będzie przeprowadzony hard fork sieci Cardano. Spójrzmy na coinmarketcap.com i możemy zobaczyć, że dominacja Bitcoina wynosi 44,7%. I od 30 lipca, tak jak możemy zobaczyć, mamy taki mały trend spadkowy dominacji. Co jest oczywiście bardzo dobrym znakiem dla altcoinów. Jak popatrzymy na siedmiodniowe wzrosty, to wszystkie praktycznie projekty dały bardzo dużo zarobić. Cardano w związku ze swoim hardforkiem odnotowała siedmiodobowy wzrost na poziomie 48, ponad 48%. Jest to bardzo dobry wynik. XRP ponad 40%, tam też wiele się dzieje po stronie XRP. Dogecoin 37%, ponad 37%. Także wszystkie projekty, praktycznie wszystkie projekty w ciągu ostatnich 7 dni są na bardzo ładnych plusach. I wychodzi wiele ciekawych wiadomości do świata kryptowalut. Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka. To tak jak zawsze, pamiętajcie, że wszystko to, co mówię, to nie jest porada inwestycyjna. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut, a już na pewno nie gwarantuję żadnych zysków. A jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut, to zapraszam cię do pobrania stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika. Jest to poradnik kryptowaluty dla początkujących i na pewno pomoże ci się poruszać po tym świecie kryptowalut na początku Twojej edukacji. Link do tego poradnika znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem lub na stronie głównej możesz kliknąć tutaj odbierz e-book i możesz pobrać ten poradnik. A jeżeli jeszcze nie masz kont na giełdach kryptowalutowych, to na naszym kanale znajdziesz instrukcje, jak założyć sobie takie konto. A linki do największej polskiej giełdy kryptowalutowej BitBay oraz największej giełdy na świecie Binance znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem. Także zapraszam do korzystania z tych linków. Przejdźmy zatem do tematu dzisiejszego odcinka. Kryptowaluty teoretycznie pomagają zapewnić równe szanse dla wszystkich jednostek. W sieciach rozproszonych, takich jak Bitcoin, niektórzy ludzie mają większy wpływ niż inni i są to oczywiście wieloryby. Wieloryby bitcoinowe to ludzie lub podmioty, które posiadają wystarczającą ilość bitcoinów, aby wpływać na wartość samego bitcoina lub nawet manipulować jej wartością. Im większy ruch cenowy, tym większy wieloryb. Według danych BitInfoCharts, 10 największych portfeli bitcoinowych kontroluje aż 6% wszystkich bitcoinów w obiegu. Możemy zobaczyć, że aktualnie mamy 18 784 662 bitcoiny w obiegu, 2 215 337 zostało do wykopania, i te właśnie 6%, czyli 10 największych portfeli. Stanowi około 50 miliardów dolarów, podczas gdy 100 najlepszych portfeli posiada prawie 15% wszystkich bitcoinów, jest to około 124 miliardy. Jak sobie zjedziemy na dół na stronie BitinfoCharts, to w tym miejscu możemy zobaczyć, że 10 największych portfeli stanowi lekko ponad 6%, 100 największych portfeli stanowi niecałe 15% wszystkich bitcoinów w obiegu, Tysiąc największych portfeli, prawie 35%. I aby w pełni zrozumieć ruchy ceny bitcoina, ważne jest, aby wiedzieć, kim są wieloryby i jak działają. Adresy bitcoin zapewniają użytkownikom pewną anonimowość, dlatego znalezienie tożsamości wstecznej wpływowych portfeli, choć nie jest niemożliwe, nie zawsze jest łatwe. Podsumowując, wieloryby można podzielić na cztery ogólne grupy. Pierwszą z takich grup są oczywiście giełdy. Giełdy kryptowalut stale powiększają swoje zasoby BTC na przestrzeni lat, co czyni je jednymi z największych scentralizowanych właścicieli Bitcoina. Robią to oczywiście, aby zwiększyć swoją płynność i umożliwić większy handel. W 2019 roku analiza zrobiona przez Token Analiz wykazała, że około 6,7 Bitcoina w obiegu. Odbyło się na portfelach giełdowych. Jako dowód możemy tu pokazać cztery z 10 największych portfeli: należą do Binance, Bitfinex, OKX, OKX oraz Huobi. To są oczywiście środki na jednym adresie, ale trzeba wziąć pod uwagę, że niektóre giełdy mogą mieć na różnych adresach. I tak samo Binance jest na pierwszym miejscu posiadając 288 126 bitcoinów. A Bitfinex jest na drugim miejscu i posiada 178 011 bitcoinów, co daje analogicznie Binance ponad 13 miliardów dolarów oraz Bitfinex ponad 8 miliardów dolarów. Tylko portfel Binance posiada 1,53% wszystkich bitcoinów w obiegu. Drugą kategorią wielorybów są oczywiście instytucje, o których bardzo często, bardzo głośno się mówi. Ta kategoria może być podzielona na inne grupy, takie jak firmy nastawione na zysk i fundusze reprezentujące akredytowanych inwestorów. Jednym z największych posiadaczy bitcoina to oczywiście firma Grayscale, która nadzoruje bitcoinami o łącznej wartości ponad 29 miliardów dolarów. Jest to ponad 3% obecnej ka kapitalizacji rynkowej. Jak możemy sobie zobaczyć na Glassnode, Grayscale aktualnie posiada. 649 811 bitcoinów. Jak możemy zobaczyć, od lutego ta liczba cały czas spada, ale nie są to duże spadki, ponieważ w lutym w szczycie posiadali oni 655 752 bitcoiny, także około 6000 bitcoinów im wypłynęło. Trzecią grupą są oczywiście osoby fizyczne, bardzo zamożne osoby fizyczne i kilka znanych osób kupiła Bitcoina bardzo wcześnie, gdy jego cena była znacznie niższa niż dzisiaj, a można powiedzieć, że Bitcoin kosztował kilkadziesiąt, kilkaset dolarów. Uważa się, że założycielne giełdy Gemini, bracia Winklevoss, zainwestowali 11 milionów dolarów w Bitcoina w 2013 roku po 141 dolarów za sztukę. To sprawiło, że ich aktywa około 78 tysięcy bitcoinów są dzisiaj warte około 3,5 miliarda dolarów. A z kolei amerykański inwestor wysokiego ryzyka Tim Draper kupił 29 656 bitcoinów po 632 dolary za sztukę na aukcji US Marshall Service i jego skarbiec jest warty ponad miliard dolarów. Założyciel i dyrektor generalny Digital Currency Group. Barry Silbert wziął udział w tej samej aukcji i nabył 48 tysięcy bitcoinów obecnie wartych 2 miliardy dolarów. Ostatnią grupą albo osobą jest oczywiście Satoshi Nakamoto. Dalej oczywiście nie wiemy, czy jest to jedna osoba, czy jest to grupa ludzi. Pseudonimowy twórca bitcoina Satoshi Nakamoto zasługuje na swoją własną kategorię. Czołowy badacz kryptowalut Sergio Demian Lerner oszacował, że Nakamoto mógł wydobyć milion bitcoinów między styczniem a lipcem 2009 roku. Chociaż nie ma jednego portfela, który posiadałby milion bitcoinów. Korzystając z badań Lernera, możemy zobaczyć, że z pierwszych 1,8 miliona lub więcej bitcoinów powstałych po raz pierwszy 63% aż 63% nigdy nie zostało wydanych. I jak możemy zobaczyć, w tych badaniach 1 148 800 bitcoinów nigdy nie zostało sprzedanych. Jeżeli Nakamoto faktycznie posiada wszystkie te bitcoiny. To jego fortuna jest warta teraz ponad 40 miliardów dolarów. Ale oczywiście nie wszystkie wieloryby są znane, a większość, jak Satoshi, jest uśpiona i nigdy się nie ujawnia. W rzeczywistości 64 ze 100 najlepszych adresów jeszcze nie wypłaciło ani nie przelało żadnego bitcoina, w tym zimnego portfela Binance, który posiada aktualnie 288 126 bitcoinów. Warto zaznaczyć, co się dzieje, gdy handlują wieloryby. Biorąc pod uwagę znaczną koncentrację bogactwa wielorybów, duże zlecenia kupna lub sprzedaży mogą powodować efekt domina. To jest coś, czego firmy chcą uniknąć, oczywiście dokonując dużych zakupów, aby nie spowodować wzrostu ceny, gdy nadal chcą kupować. Weźmy na przykład MicroStrategy, spółkę publiczną, która posiada 105 tysięcy bitcoinów wartych 4,7 miliarda dolarów. Dyrektor generalny tej spółki, Michael Sailor, powiedział, że firma zastosowała strategię zakupu makro, w której kupiła prawie 20 tysięcy bitcoinów w tysiącach mniejszych transakcjach. Według Saylora podczas jednego zakupu firma obracała nieprzerwanie przez 74 godziny, wykonując 88 617 transakcji. Pomimo celowo małych transakcji, firma była gotowa kupić aktywa o wartości od 30 do 50 milionów dolarów w ciągu kilku sekund, gdyby cena bitcoina spadła o 1 do 2 nawet procent. Podczas gdy duże zlecenia kupna mogą bardzo szybko podnieść cenę, duże zlecenia sprzedaży oczywiście działają wręcz przeciwnie. Jeśli sprzedający spróbują zamienić swoje bitcoiny na gotówkę lub alternatywne waluty, brak płynności w połączeniu z większym rozmiarem transakcji może wywołać presję na obniżenie ceny bitcoina. Może to prowadzić do oczywiście gwałtownej wyprzedaży, ponieważ inwestorzy detaliczni wpadają w panikę i podążają w ich ślady. A jak dokładnie postępują wieloryby, żeby nie manipulować tą ceną, wieloryby mogą korzystać z kilku metod handlu, a każda z nich zapewnia pewien wgląd na warunki rynkowe. I pierwszą taką metodą jest oczywiście over the counter, tak zwane OTC, czyli handel pozagiełdowy. Obejmuje dwustronną umowę, w której kupujący i sprzedający uzgadniają sposób rozliczania przyszłej transakcji. Banki inwestycyjne zazwyczaj angażują się również w transakcje OTC bezpośrednio ze swoimi klientami w przypadku transakcji na dużą skalę. Kilka scentralizowanych giełd, takich jak Huobi, Binance, Oferuje stanowiska OTC umożliwiające łączenie zamożnych kupujących i sprzedających zgodnie z preferowanymi przez nich warunkami, np. cena, wolumen itd. Jednak te transakcje są z natury prywatne, a uczestnicy transakcji OTC podlegają umowom o zachowaniu poufności. Kolejną metodą jest metoda Wallet to Wallet, czyli takie P2P. To transakcje właśnie OTC między wielorybami zwykle występują w ustawieniu Wallet to Wallet. Ponieważ transakcje pozagiełdowe są zależne od prywatności i nie wymagają płynności z giełdy, wpływ na ceny rynkowe na ogół nie jest tak wyraźny. Zazwyczaj transakcje typu wallet to wallet nie zwracają żadnej uwagi, dopóki nie zostaną publicznie ogłoszone lub oznaczone przez systemy takie jak Whale Alert. Zasadniczo mają one znikomy wpływ na ceny w krótkim okresie, ponieważ przyczyna ruchu funduszy często jest nieznana. Tu mamy przykład Twitter. Na koncie Whale Alert, który mówi o tym, że przesłano 1443 bitcoiny o wartości 63 ponad 63 milionów dolarów z Coinbase do jakiegoś nieznanego portfela. Następną metodą jest oczywiście złoleta na giełdę. Ze względu na znaczną płynność, jaką może zapewnić wiele giełd, przelewy z portfela na giełdę lub na odwrót są podstawową częścią rynków kryptograficznych. Każdy transfer bitcoina. Z wieloryba do znanego portfela giełdowego zwykle zbiega się z zamiarem sprzedaży lub wymiany. Firmy zajmujące się analizą danych w sieci, takie jak Glassnode, monitorują takie ruchy portfeli zawierających co najmniej 1000 bitcoinów. Chociaż nie jest to typowe, wpływ z portfela na giełdę lub depozyt w wysokości kilkuset milionów dolarów w bitcoinie może wystraszyć traderów dziennych, wywołać niezamierzoną presję na sprzedaż, a tym samym negatywnie wpłynąć lub spowodować chwilowy spadek ceny Bitcoina. I tak też na wykresie Glassnode możemy zobaczyć jak wpływają Bitcoiny na właśnie giełdy. A teraz w drugą stronę z giełdy na portfel. Ponieważ mogą zapewnić większe bezpieczeństwo, wieloryby mogą przechowywać swoje aktywa w zimnych portfelach, tzw. cold walletach, urządzeniach sprzętowych np. ledgerze, które nie są podłączone do internetu. Wypływy bitcoinów z giełd do cold walletów mogą skutkować zwiększeniem ceny, ponieważ coraz więcej bitcoinów jest wycofywanych z obiegu, tym samym podsycając popyt. Jeśli jednak duży odpływ stablecoinów miałby przejść z giełd do portfeli, może to wskazywać, że wieloryby uważają warunki rynkowe za niekorzystne lub niestabilne i preferują bardziej niezawodną alternatywę w krótkim okresie. Są też sposoby z giełdy na giełdę, ale jest to trochę co innego. Kiedy wieloryby angażują się w transakcje giełdy na giełdę, często jest to spowodowane arbitrażem, to znaczy wykorzystaniem niewielkich różnic w cenach na różnych giełdach. Niewielkie wahania ceny bitcoina zwykle nie motywują traderów dziennych, ale ponieważ wieloryby kontrolują znacznie większe wolumeny, mogą uzyskać spore zyski. Ze względu na niedostatecznie uregulowany charakter rynków kryptograficznych wieloryby mogą wykorzystywać duże zlecenia kupna i sprzedaży do manipulowania nastrojami rynkowymi np. tworząc duże nierealistyczne zlecenia sprzedaży aby utrzymywać ceny na sztucznie niskim poziomie lub tworząc duże zlecenia kupna aby tymczasowo zawyżyć cenę jednak Pomimo sporadycznych wahań cen lub krótkoterminowych ruchów rynkowych spowodowanych przez wieloryby wraz ze wzrostem adopcji i dojrzałości globalnego rynku kryptowalut oraz ze wzrostem cen Bitcoin będzie nadal manipulowany przez wielorybów w dłuższej perspektywie. A na koniec można powiedzieć, że nawet nie trzeba posiadać nie wiadomo jakiej ilości bitcoinów, żeby manipulować rynkiem i najlepszym przykładem tego jest oczywiście Elon Musk który wystarczy, że puści jakiegoś tweeta, a cena bitcoina potrafi podskoczyć o 15% albo spaść o 15%. To jest akurat zasługa jego ogromnej społeczności, która idzie jak te ślepe barany za tym, co on napisze na Twitterze i od razu bierze telefon czy laptopa w ręce i sprzedaje bądź kupuje bitcoiny. Mam nadzieję, że wy wiecie, że kupuje się wtedy, kiedy jest czerwono, a sprzedaje wtedy, kiedy jest zielono. Jeżeli Bitcoin jest 10% na plusie, to nie jest dobry czas na kupno właśnie Bitcoina. Jeszcze wróćmy na chwilę do ETH. Ostatnio nagrywałem film o najnowszej aktualizacji. Jak wejdziemy sobie na stronę Watch the Burn, to możemy zobaczyć, że na ten moment spalono już 36847 coinów ETH. Co po dzisiejszej cenie, czyli 3248 dolarów, daje nam wartość spalonych 119 786 346. W takim tempie, jak ETH będzie spalane, to bardzo szybko będzie spadała ilość dostępnych ETH. Ludzie będą je trzymać z nadzieją na wzrost ceny, co spowoduje, że dalej będzie ich mniej. To cena powinna tylko rosnąć. Chodzą już pogłoski, że jeszcze w tym roku ETH może wyprzedzić bitcoina i znale znaleźć się na pierwszym miejscu w rankingu coinmarketcap.com. Tą informacją kończymy. Jeżeli podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, zapraszam Cię do subskrypcji. Oraz naciśnij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki bardzo za wysłuchanie, trzymajcie się, cześć.